i oddaję głos panu, panie marszałku. Witam państwa bardzo serdecznie. Szczególnie cieszę się, że jestem w towarzystwie tak wspaniałej drużyny brzeskiej. Kiedyś Brzeg miał więcej takich dobrych drużyn sportowych. Mam nadzieję, że tu wspólnie z panem Januszem podpowiemy, jak to odbudować, żeby Brzeg miał wspaniałe drużyny sportowe. Na razie mamy wspaniałą drużynę, która kandyduje do różnych szczebli samorządów. Bardzo się z tego cieszę i dlatego tu jestem, żeby z ludźmi, którzy mają mnóstwo optymizmu w sobie, mnóstwo pomysłów i szerokich, i takich bardzo konkretnych, żeby porozmawiać o przyszłości Brzegu i po prostu nie narzekać, że się jest w jakimś stanie umysłu, nieudolności, że się nie potrafimy w jakiś sposób zorganizować, żeby coś lepiej zrobić. Tylko ciągle narzekać, tylko ciągle szukać przyczyn poza nami, szukać powodów, czego się nie dało zrobić lub nie można zrobić. Bardzo się cieszę z tego, jak Jacek Niesłuchowski podszedł do miasta Brzegu i do obszarów bardzo ważnych dla jego mieszkańców. Na pewno to, co my też mówimy i cały czas podkreślamy. Praca to jest praca dla ludzi, szczególnie młodych ludzi, to jest nasz obowiązek, który musimy zapewnić i zorganizować. Dlatego tutaj to, o czym mówimy od początku. Tereny inwestycyjne, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, tworzenie dobrego klimatu, ale również, szanowni państwo, to, co jest zapisane w punkcie u kandydata na burmistrza. Otwarcie się na gminy sąsiednie, tak? Otwarcie się na Skarbimierz. No, tam jest potencjał, który można już wykorzystać, można dobrze współpracować. Jak również dobre otwarcie się na samorząd województwa, który też widzi w nowej perspektywie wsparcie prawie 5 milionów euro dla terenów inwestycyjnych w Brzegu. Ale również stworzenie takiego klimatu dla przedsiębiorców, którzy już są. Bo ja chciałbym powiedzieć, że na równej szali stawiamy przedsiębiorców już funkcjonujących do stworzenia dobrego klimatu i do pozyskania nowych. Co rozumiem przez przedsiębiorców już, którzy funkcjonują. No na pewno pieniądze na innowacje. Pieniądze, które no, pozwolą, że nie będziemy się stąd wyprowadzać. Będziemy myśleć innowacyjnie. Będziemy myśleć o tym, żebyśmy produkowali myśl, technologię, a nie produkty. Bo produkty można wyprodukować w miejscach, gdzie to będzie taniej, a my tu po prostu mamy się w ten sposób rozwijać. Różnego rodzaju środki na termomodernizację, czyli obniżenie kosztów produkcji, rozumiane jako bardzo głęboka termomodernizacja i z wymianą kotłów cieplnych, i z wymianą wentylacji. To wszystko jest dla przedsiębiorców. Planujemy ponad 200 milionów złotych dla przedsiębiorców na tego typu działania. Jak również bardzo konkretne wsparcie dla przedsiębiorców w postaci promowania się zarówno w kraju, jak i poza regionem. Brzeg ma swoje dobre klimaty gospodarcze, dobre klimaty dla przedsiębiorców, więc warto by to było wykorzystać i to wzmocnić takim potencjałem i pieniędzy unijnych, i takiego nowego spojrzenia na to ze strony przede wszystkim państwa, którzy tutaj jesteście. Drugi obszar, o którym jest tutaj mowa w programie, obszar wsparcia osób zależnych, osób, którzy wymagają od nas szczególnego zaangażowania. Ja nie chcę tutaj mówić o takiej prosto rozumianej opiece społecznej. Ja tu chcę mówić o tym, o czym pokazane jest w programie, rewitalizacja pewnych obiektów na potrzeby mieszkańców. To jest bardzo ważne. Jaki mamy pomysł na to, żeby ludzie, którzy wymagają wsparcia, dobrze się czuli? Przede wszystkim, żeby się czuli potrzebni. Pokazywane są tutaj konkretne miejsca, gdzie mogłyby takie centra, czy też aktywności, czy też integracji, czy też, jak to Komisja Europejska mówi, walki z wykluczeniem społecznym. A może powinniśmy inaczej powiedzieć, szczególnie w Brzegu. Może powinniśmy reagować już na włączanie społeczne. Dlaczego mamy doprowadzać do sytuacji, kiedy ktoś będzie wykluczony i my wtedy dopiero mamy interweniować? Może zastanówmy się nad tym, jak pomóc młodym ludziom, żeby po skończeniu szkoły, jednej, drugiej, czy też studiów wyższych, nie czuli się wykluczeni zaraz miesiąc po tej szkole. Spróbujmy ich wcześniej włączać w życie społeczne. Spróbujmy powiązać naprawdę rzetelnie, bez nadmiaru administracji i biurokracji, właśnie przedsiębiorców. Właśnie poprzez atrakcyjną edukację, zarówno w szkole, jak i u przedsiębiorców, pokażmy młodym ludziom, że teraz warto być dobrym spawaczem, dobrym logistykiem, dobrym mechanikiem, bo to jest naprawdę dobrze płatne teraz i ci ludzie tutaj zostaną. Mowa jest również o
o naszej atrakcyjności jako miasta, jako regionu. Mówimy tutaj o ścieżkach rowerowych, mówimy o różnych rozwiązaniach, gdzie możemy odpoczywać. Ja ciągle podkreślam w rozmowach, że my jako Opolszczyzna nie będziemy żadnym kurortem ani uzdrowiskiem. I to samo mówię w Komisji Europejskiej. Ale patrząc na to, co się dzieje w naszym regionie, po prostu zaczynamy wyjeżdżać lokalnie. W piątek, w sobotę, w niedzielę patrzymy przez pryzmat właśnie naszych terenów tutaj turystycznych, jak fajnie sami tutaj odpoczywamy. I dlatego też bardzo duże środki, Szanowni Państwo, bardzo duże środki, ponad 80 milionów euro będą przeznaczone na tak zwany czysty transport, czyli bezpieczne przejścia dla pieszych, bezpieczne przystanki, zatoczki, bezpieczne ścieżki rowerowe, których naprawdę będziemy mogli zbudować bardzo dużo. Bardzo mi zależy również na takim połączeniu subregionalnym. Ja nie chciałbym mówić o tym, że czy brzeg ma być odłączony od województwa opolskiego. Nie, no brzeg trzeba włączyć w województwo opolskie poprzez różny system powiązań transportowych. Tak? I takie jest myślenie Komisji Europejskiej i moje również jako marszałka, żebyśmy w tym naszym fajnym, kompaktowym województwie stworzyli, dzięki tym pieniądzom unijnym, bardzo mądrą sieć transportową, różnego rodzaju, no bo to jest właśnie bardzo istotne, żebyśmy mogli to wykorzystać z tym potencjałem. Macie blisko autostradę, czy też mamy jako region blisko autostradę, wykorzystajmy ten potencjał i pokazujmy jak gdyby to, jaki my mamy pomysł na to, żeby wokół tej autostrady się rozwijać. Chciałbym również też takie nadać myślenie kierunkowe, wszędzie, czy to w brzegu, czy gdziekolwiek, że rozmawiając o potrzebach ludzi, czy to są potrzeby kulturalne, czy to są potrzeby transportowe, czyli dowiezienia naszych mieszkańców, ważne dla nich miejsca, czyli szkoła, praca, to rozmawiajmy poprzez zaspokojenie takich potrzeb, a nie poprzez pryzmat instytucji, które tymi zarządzają. Bo często się zderzamy, mówiąc o na przykład transporcie publicznym, to mówimy o tym, o przewozach regionalnych. No dobrze, przewozy regionalne powinny spełnić określoną rolę w naszym województwie, żeby właśnie co zrobić? Dowieźć ludzi na siódmą, na ósmą, czy też na szóstą. Jeżeli mówię o ofercie kulturalnej, no to nie rozmawiajmy przez pryzmat, że nas coś dużo kosztuje. Teatr, filharmonia czy domy kultury w poszczególnych miastach, tylko się zastanówmy, jak dotrzeć z tą kulturą, ja to mówię, na peryferię naszego regionu. No bo to jest właśnie bardzo istotne, jak osoby, które mieszkają w tym regionie, mają trudny dostęp, powinny z tych dóbr naszych ogólnowojewódzkich czy też miejskich brzegów skorzystać. No i to jest jak gdyby takie myślenie, czasami nazywam go peryferyjne, wczoraj też udzielając tego wywiadu o tym mówię, bo chcę, żebyśmy właśnie w ten sposób podchodzili do naszych mieszkańców. Oni są po prostu wszędzie, bo są też czasami bardzo daleko od swoich miejsc, gdzie pracują, gdzie chodzą do szkoły, to też ich kosztuje. Też w pewien sposób są wykluczeni, że nie mają dostępu do tego. No to tyle jeśli z mojej strony. Cieszę się, że w tym programie są rzeczy i ogólne, pokazujące pewien sposób myślenia, ale również jak dla mieszkańców brzegu, szczególnie bardzo konkretne, skupione wokół miejsc, szkół, ulic, rynku. No to jest bardzo ważne, bo każdy wyborca powinien siebie w tym programie wyborczym odnaleźć. Odnaleźć poprzez to, co jest dla niego ważne. Tyle z mojej strony, dziękuję. Jak jakieś pytania, to bardzo. Szanowni Państwo, pytania może za chwilę. Jacek, kandydat na burmistrza, później. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu marszałkowi, że odwiedził brzeg. W ostatnich kilku latach brzeg nie był gościnnym niestety miastem dla władz województwa, ale mówię to z całym przekonaniem, po 16 listopada tego roku ta sytuacja ulegnie zmianie. Tak jak pan marszałek wskazał, wiele z punktów naszego programu jest możliwych do realizacji w ramach nowej perspektywy unijnej. Tutaj pan marszałek wskazał konkretne przykłady, gdzie i w jakich obszarach można po takie dofinansowanie sięgać. Jak podkreślałem wielokrotnie, że dla mnie jako dla burmistrza pozyskanie i wydatkowanie w efektywny sposób środków unijnych to niezwykle ważna sprawa. Mamy wielu specjalistów, którzy wiedzą jak wykonać te zadanie. Dlatego w dobrej współpracy z władzami województwa jestem przekonany, że uda nam się te zadanie wykonać w kolejnych latach. Mam też świadomość, że nie tylko brzeg jest na mapie Opolszczyzny, są także inne miasta.
ale mam nadzieję, że jak pan marszałek przyjedzie, a wierzę, że pan marszałek będzie dalej marszałkiem, przyjedzie do Brzegu za 4 lata, to odwiedzi inne miasto, które będzie zupełnie inaczej zarządzane, w którym ta nowa perspektywa i te pieniądze unijne ze spłakaną pozyskane i wydatkowane w sposób efektywny, że będą tutaj właśnie te ścieżki rowerowe, o których mówi pan marszałek, te centrum aktywizacji i opieki nad seniorami, które jest w programie, że będą pozyskane w ramach programu ministerialnego środki na rozbudowę oraz wiele innych inwestycji, przyjedzie do innego brzegu i będzie wtedy mógł powiedzieć, że brzeg w sposób najbardziej efektywny, że brzeg najlepiej wykorzystał tą szansę, która stoi przed nami w kolejnej unijnej perspektywie. Powiem szczerze, to bardzo śmiała deklaracja z mojej strony, ale jestem przekonany, że poprzez dialog, poprzez współpracę z władzami województwa bardzo wiele w tej nowej perspektywie unijnej uda nam się osiągnąć i brzeg pisze się i będzie znaczącym ośrodkiem w Opolszczyźnie, i że a nie tak jak obecnie jednym z tych miast, które niestety musi doganiać inne. Ta sytuacja musi ulec zmianie. Jestem przekonany, że ja wraz z moim zespołem, we współpracy z województwem, to po prostu zrobimy. Szanowni Państwo, mecenas sportu opolskiego, olimpijczyk Jan Szczepański, który nie musi stać w pierwszym rzędzie. Nie, ja zawsze robię dobre tło, także pośrednio dzisiaj jestem jako ochroniarz pana marszałka, mojego jakby przyjaciela ze sportu. Bardzo się cieszę, że pan marszałek daje ogromne możliwości nie tylko w dziedzinie sportu, ale ten sport potrzebuje dzisiaj pomocy. To miejsce dzisiaj spotkania jest bardzo specjalne. Myślę, że powstało za duże pieniądze. To była największa inwestycja ze środków unijnych. Trochę ubolewam, że ktoś wymyślił 4 tory, a nie 6, bo przy 6 moglibyście Państwo organizować wiele imprez, nawet rangi mistrzowskiej, bo 6-torowa bieżnia pozwala. Tego już nie zmienimy. Natomiast ponieważ ja sam zarządzam też obiektem na co dzień, nie jestem tylko politykiem i samorządowcem, ale też zarządzam obiektem sportowym, który żyje na co dzień i udało się go uruchomić i otworzyć dla wszystkich. Myślę, że temu miejscu ja się przyglądam, wszystkim obiektom w województwie opolskim, orlikom, które zostały wybudowane. Myślę, że jest wiele do zrobienia. Ten obiekt, dzisiaj mamy bardzo wiele programów, zarówno dla dzieci, młodzieży. To jest taki projekt, który na przykład w tej chwili pilotuje ministerstwo, lekarka sportem dla każdego. Ogromne pieniądze na województwo. Mam nadzieję, że z panem Jackiem będziemy wspólnie go realizować. Warunek jest jeden. Ktoś musi chcieć i ktoś musi jakby zaangażować ludzi, bo sam obiekt pusty niestety sam się, że tak powiem, nie uruchomi. I wiele obiektów, które powstało, przykład orlików, które dobrze funkcjonują, tam są ludzie, którzy potrafią zagospodarować młodych ludzi. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważny element też w polityce miasta. Dzisiaj Państwo, mając wielkie tradycje, mogę powiedzieć tak, brzeg odpad jest daleko, myślę, że nawet nie na miejscu medalowym, ale na samym końcu w województwie, ponieważ ja patrzę się z pryzmatu ilości osób młodych, które biorą stypendium od pana marszałka. Brzeg mi się kojarzy, bo jestem prawie krajanem. Urodziłem się w Namysłowie, brzegiem łączy miłość do koszykówki i wielu przyjaciół, których tutaj mam. To historia i myślę, że nie warto tą historią żyć, warto ją pamiętać i doceniać, ale dzisiaj młodym ludziom musimy stwarzać i nie tylko młodym ludziom, bo pamiętajcie Państwo, że dzisiaj nowoczesne życie wymaga, powiedzmy, tej oferty atrakcyjności sportowej i to też decyduje o miejscu zamieszkania, o miejscu, że tak powiem, pracy i atrakcyjności. Często się o tym zapomina, bo ja powiem z praktyki, o sporcie bardzo często mówimy, wszyscy wspieramy, ale jak przychodzi do dzielenia środków, to ten sport jest na końcu i często mówią, a no jakoś to będzie, tak? Nie będzie. To jest bardzo ważny element w rozwoju miasta i podam przykład, tak? Przyjeżdża delegacja, Państwo gdzieś musicie ich zawieźć, coś robić, tak? To są takie elementy, które są spójne, a z drugiej strony pamiętajmy, że też mamy bardzo wiele osób, które dzisiaj już są, że tak powiem, poza swoją taką aktywnością sportową, ale jest bardzo wiele programów. Ja mogę powiedzieć na przykładzie stadionu. Bardzo wiele starszych osób korzysta z tych projektów. Jest bardzo wiele elementów i pieniędzy
które są dostępne. My myślę, że realizujemy z panem marszałkiem taką bardzo czytelną politykę. Chcemy wspierać te samorządy, które są aktywne, które chcą współpracować i dokładać tam pieniędzy. I to będzie pewien warunek, myślę. To będzie nagroda. Na kogoś, i to będzie nagroda. Natomiast tam, gdzie nie ma, samo, że tak powiem, stworzenie na przykład obiektu, niestety jakby czasami jest ciężarem dla wszystkich i państwo to musicie sami ocenić, ponieważ mieszkacie w tym mieście. Mam nadzieję, że przyszli radni, którzy ten, a także pan kandydat, bo dzisiaj mówimy jeszcze w kategoriach ten, będzie miał szansę zmienienia tego miasta i zmienienia wielu rzeczy, które nie z poziomu jakby człowieka, który dzisiaj przewodniczy Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, będzie realizował. Mam nadzieję, że to się panu uda, a także wszystkim radnym, którzy będą, ten życzę, że tak powiem, dobrych decyzji i poparcia w wyborach. Proszę państwa, to powiedział człowiek sukcesu, sukcesu nie tylko sportowego, tak wcześniej określiłem, mecenas sportu opolskiego. Dwa słowa marszałek jeszcze. Tak, no ja tutaj też, jeśli chodzi o sport, to tutaj mógłbym jeszcze z godzinę opowiadać swoje doświadczenia, które też mam z Kluczborka, tworząc bazę i udzielając się w organizacjach pozarządowych, bo chciałem na to zwrócić uwagę jeszcze, szanowni państwo. Sport to są sympatycy, to są pasjonaci, to są czasami wariaci, którzy poświęcają swój czas, swoje życie rodzinne, żeby utrzymać coś jeszcze na powierzchni ziemi, ale nie tylko w sporcie. Więc bardzo, bardzo mi również zależy na tym, żeby ten obszar organizacji pozarządowych miał i ma w programie Jacka bardzo duże wsparcie. Tam jest mowa o Brzeskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Proszę mi wierzyć, a mam tu przedstawicielkę również lokalnej grupy działania, wielu ludzi by aktywnie uczestniczyło, tylko się boją czasami. Boją się prawnych spraw, finansowych, boją się napisać wniosek, że coś zepsują. Musi nastąpić to wsparcie. My w naszej wczoraj przyjętej przez Sejmik umowie współpracy z organizacjami pozarządowymi mówimy, że jest nieodzowne, żeby takie centra czy takie wsparcie, otoczenie do organizacji pozarządowych tworzyć. Bo za chwilę będziemy mówić o dużych pieniądzach związanych z ekonomią społeczną, dla ludzi, którzy wymagają wsparcia. To też jest zapisane w prawie 25 milionów euro dla organizacji pozarządowych. My musimy tą instytucję, znaczy ten obszar bardzo mocno wspierać instytucjonalnie, właśnie tak się mówi. Obszar musi mieć wsparcie instytucjonalne, musi mieć prawników, finansistów, żeby ludzie, którzy chcą być aktywni, czuli się bezpiecznie, że coś dobrze robią. A propos sportu, w tym tygodniu będzie ogłoszony na stronach Ministerstwa Sportu nabór wniosków do walki z otyłością i nadwagą. Proponuję Stowarzyszeniom z Brzegu, żeby się zgłosiły i napisały wniosek. Szanowni państwo, mamy kandydatkę na wójta z Lubrzy, 2 minuty. Dwie minuty. Jadwiga Kulczycka, kandydatka na wójta gminy Lubrza. Pan marszałek, pozwolę sobie tutaj właśnie wykorzystać pana wypowiedź. Wachlarz mnóstwa możliwości dla samorządów. Ja z nich skorzystam, otworzę te drzwi, o którym pan również wczoraj wypowiadał się w radio. Współpraca, integracja, realizacja to będzie rozwój dla mojej gminy i dla oczywiście dla województwa. Szanowni państwo, nim będą pytania, za chwilę jeszcze Jacek Niesłuchowski, kandydat. Szanowni państwo, dzisiejsza obecność na tym spotkaniu pana Janusza Czepizura, olimpijczyka, radnego wojewódzkiego, nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, gdyż pan Janusz od wielu już lat w aktywny sposób, a przede wszystkim skuteczny, promuje opolski sport. Pan marszałek również bezpośrednio uprawiał i zaangażowany był w sprawy sportu. Ja również ten sport uprawiam i jest dla mnie bardzo ważny. Dlatego jestem przekonany, że przy wsparciu takich osób jak pan Janusz Czepizur, pan marszałek, uda mi się w Brzegu przywrócić dobre tradycje brzeskiego sportu. I chodzi mi tu o koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i baseball z lat największej świetności tych dyscypliny. Tak jak pan marszałek powiedział, ważnym punktem mojego programu jest również utworzenie Brzeskiego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. To będzie miejsce, w którym te organizacje będą mogły
liczyć na wsparcie i działać. To będzie miejsce ich spotkań, to będzie miejsce, które będzie tętniło życiem, gdzie te organizacje będą realizować przy wsparciu miasta doradczym, prawnym, czy w końcu finansowym, bo jak najbardziej chcę wspierać organizację finansowo z budżetu gminy, będą realizowały wiele cennych inicjatyw. Jeśli chodzi o ten obiekt za nami, on może nie do końca stoi pusty, ale my poprzez tą aktywną współpracę i korzystania z doświadczeń i wsparcia takich ludzi jak pan Janusz Szczepizur, chcemy, żeby ten obiekt był jeszcze efektywniej wykorzystywany i to jest jak najbardziej możliwe. I chcemy na ten cel uzyskać dofinansowanie między innymi w ramach programów, o których mówił pan radny Szczepizur. Szanowni Państwo, zdanie dyrektor Wójcik, kandydat na radnego do powiatu i pytania. Proszę Państwa, ja myślę, że siłą tej drużyny, która stoi przed Państwem, jest to, że my szukamy z wszystkimi dobrej współpracy, z ludźmi, którzy mają szeroką wiedzę, którzy są na pierwszej linii negocjacji funduszy europejskich. Tak jak pani eurodeputowana Jazłowiecka, jak pan marszałek Andrzej Buła. Mamy tutaj bardzo szeroką ofertę ciekawych ludzi, którzy chcą współpracować tak, żeby ten piękny brzeg, to miasto ze znakomitym potencjałem w wielu dziedzinach życia można było z powrotem wprowadzić do elity miast tego województwa. Mam nadzieję, że wszyscy tego uczynimy, a dobrym tego znakiem jest dwukrotny wicemistrz Europy w skoku wzwyż, pan Janusz Szczepizur. U niego na bieżni wszyscy ci, którzy wygrywali Opolski Festiwal Skoków, zdobywali Mistrzostwo Świata, tytuły olimpijskie i mam nadzieję, że my też jako drużyna wykonamy taki skok dla mieszkańców brzegu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pytania do marszałka, do kandydata. Panie marszałku, ja mam pytanie może niezwiązane z dzisiejszą konferencją, ale zapewne temat panu jest znany. Ulica Wyszyńskiego i Małojewiska. Jeden z komitetów wyborczych tutaj w brzegu stawia w swoim programie taką tezę, żeby wyremontować te obie ulice i pozyskać pieniądze z RPO na lata 2014-2020. Jaka jest szansa na uzyskanie takiego dofinansowania? To znaczy, ja akurat nie znam tych ulic, powiem szczerze, ale jeżeli chodzi o to, że w umowie partnerstwa jest zapisane, że jeżeli będziemy realizować inwestycje, które wyprowadzają na przykład, odciążają centra miast, czyli wyprowadzają ruch na zewnątrz miasta, jak gdyby to jest możliwość współfinansowania tych rzeczy z tak zwanego czystego transportu, to o czym mówiłem. Bo oprócz pieniędzy, które wynegocjowaliśmy na drogi, nasze wojewódzkie, drogi lokalne, mamy 157 milionów euro, to dodatkowo zobowiązaliśmy się wydać 82 miliony euro na ten tak zwany czysty transport. Jeżeli na przykład wzdłuż tych ulic będzie zbudowana infrastruktura towarzysząca, to o czym mówiłem, czyli bezpieczne przejścia, oświetlenie, zatoczki odpowiednie i obok na przykład ścieżka rowerowa połączona z chodnikiem, taka nazwijmy to dwubiegowa, tak? No to będzie infrastruktura towarzysząca. Ja nie mogę zapewnić dzisiaj, że sama jezdnia będzie wyremontowana, ale jest duża szansa, że infrastruktura towarzysząca każdej drodze, każdej jezdni może być dofinansowana. Mamy na to 82 miliony euro. Ja też mówię, że te pieniądze w tej nowej perspektywie nie będą łatwiejsze do pozyskania. Będzie od nas wymagana większa taka, mówię, inżynieria i finansowa i konstrukcja projektu. Już moi współpracownicy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich też wiedzą, że nie zamkną remontu pewnej drogi jednym projektem. Będą musieli w pewien sposób łączyć właśnie te dwa źródła. Część z tego tak zwanego czystego transportu, część z tych pieniędzy przeznaczonych tak naprawdę na drogi wojewódzkie. Ale no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale może być i mądrzej, i skuteczniej, i z większą satysfakcją. Więcej po prostu od nas będzie wymaganej pracy koncepcyjnej. To w ogóle, jeśli mówimy o transporcie, to przed nami taka data magiczna, 1 stycznia 2017 roku, kiedy będziemy musieli wspólnie z gminami, z miastami, z powiatami przygotować plan transportowy naszego województwa. I to jest duża praca koncepcyjna i ją trzeba rozpocząć zaraz po wyborach, bo to się tylko tak wydaje, że ten 2017 to jest odległy. Ja wczoraj też w radio mówiłem, że to ten czas tak biegnie, dlatego że my dzisiaj rozmawiamy o 1 stycznia 2017 roku, tak? Ale to jest tak duże zadanie i my musimy je zrobić bardzo mądrze za te pieniądze, które mamy w tej perspektywie. To jest ogromne wyzwanie dla wszystkich, także dużo pracy
Tak samo jak i dużo pracy związanej z rewitalizacją, bo tworzymy narodowy program rewitalizacji naszego kraju. Każde miasto, każda gmina będzie musiała przygotować swój lokalny program rewitalizacji. To jest bardzo dużo pieniędzy na to jest przeznaczone, ale również postrzegane to jest przez pryzmat ludzi. Czyli najpierw widzimy grupę osób, którą chcielibyśmy wesprzeć, żeby się w tym budynku znalazła. I wtedy ten budynek możemy zrewitalizować. Czy to z infrastruktury społecznej, czy to z rewitalizacji rozumianej jako otoczenie. Będzie już mniej pieniędzy na remonty rynków, typu ławki, kosze, lampy. Bardziej będziemy musieli być nakierowani w myśleniu naszym na ludzi i dla tych ludzi zrobić odpowiednią infrastrukturę.